Przede wszystkim uważam, że najfajniejszą wartością wyniesioną ze szkoły była otwartość na pracę w grupie. U mnie na studiach były bardzo różnorodne osoby. Były to zarówno osoby związane z uczelniami artystycznymi, studiujące na przykład na ASP, zarówno były osoby z ogromnym doświadczeniem w pracy w sklepie. Dlatego bardzo fajna była ta otwartość na współpracę z różnymi osobami. Przede wszystkim w mojej pracy, ja pracuję jako niezależny visual merchandiser. Praca projektowa jest najprzyjemniejszą częścią tego procesu. Bardzo dużą część mojego czasu zajmuje proces pozyskiwania klienta, wyceny, obsługi klienta, zbriefowania czy projektu, czy sesji. Dlatego poza pracą tą kreatywną, tą najprzyjemniejszą, ogromnym wyzwaniem jest cały proces, który jeszcze poprzedza sam projekt. Współczesny visual merchandiser uważam, że jest takim człowiekiem orkiestrą. Ponieważ praca jest bardzo interdyscyplinarna, wiem, musi mieć umiejętności nie tylko z zakresu stylizacji, ale również podstawowe umiejętności dekoratorskie, a nawet czasami wykonawcze jakichś fragmentów witryn. Aktualnie też wchodzi wiedza z zakresu technologii, ponieważ one coraz mocniej są, coraz bardziej obecne w sklepach.